No, a tu nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale tu będzie ciekawostka, bo jesteśmy na południowym wschodzie Polski i tutaj będzie magazyn gazu z Norwegii. Nie. Podziemny magazyn Strachocina. Strachocina, podziemny magazyn gazu. No to bry, tropiciele, cóż za wspaniały poranek, godzina 14:30. No, troszeczkę się pospało. No ale 3 noce po 5 godzin spania to tak było, nie? Za mnożko sobie fajkę tylko odpalę. Zimno. No jeszcze w sumie troszkę jestem w szoku, że znajduję się w tym miejscu, w jakim jestem. Wczoraj była pewna integracja, co pewno jeszcze widać troszeczkę po mnie. Także dzisiaj spokojnie, tutaj trzeba w ogóle obejść cały system, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Także będzie spacer po gorlicach, no takie numery. No idę do samochodu, jeszcze coś tam zabrać miałem. No, a rękawiczki, bo zimno normalnie w Norwegii, cieplej niż tutaj w tej Polsce. O, i widok na zawodzie. Proszę bardzo, i schodki, a tam babka. No, w gorlicach to jeszcze żeście nie byli. No i weź jedź gdzieś przez miasto. Korki po prostu masakryczne, za każdym razem objeżdżam miasto, żeby się nie pchać tutaj w te ulice, bo normalnie co to się dzieje? Godzina jest 15:18 i kor po prostu jak okiem sięgnąć. No, coś strasznego. Stary budynek w Gorlicach. Bank. A tam poczta, a za pocztą szkoła opiekunów medycznych, do której uczęszczałem. Tam odremontowane kino. No i tak, tropiciele i inne tam zboczeńce, kalinowcy, już patrzymy, bo było pytanie, tylko muszę znaleźć kalkulator w telefonie, a to może nie być takie proste. Było 719 km i wlane, ile wlane? Wlane, proszę ja was, kurwa nie to, 55,41 i dzielimy, było 719 km, czyli na 7,19 równa się 7,7 babka paliła. Od Gorzowa do Gorlic. To chyba spoko. No to poniedziałek. No po intensywnym weekendzie wylazłem z chałupy. No poobjeżdżałem tutaj gdzieś po znajomych, tak gdzieś pogadać, przywitać się, porozmawiać, co tam słychać, jak tam życie, czy wszyscy zdrowi. Tutaj w miarę mam poogarniane na bieżąco. No ale pozmieniało się w mieście dużo. Nawet bardzo, bardzo dużo. Drogi kurcze lepsze, ale mandaty. No, jak ludzie spokojnie jeżdżą. Można w ogóle poruszać się po przejściach dla pieszych. Spokojnie, a nie czekać. Fajnie. Fajnie. Także jadę tutaj gdzieś jeszcze tam kogoś odwiedzić, ale powiem wam, że już dzisiaj nawet żonie mówiłem. Chcę wracać. No i to całkiem możliwe, że tak to się właśnie stanie, że do tego 13 nie dosiedzę. Tylko przebukuję bilet i się zbiorę jakoś wcześniej, bo w ogóle na poniedziałek, wtorek jakieś apokalipsy
zapowiadając, znaczy opady deszczu, mróz, no mnie tam że generalnie nie dziwne, nie mam strachów, ale kolega, który mnie ma, który będzie tak uprzejmy, że się zdeklarował, że mnie ewentualnie zawiezie, nie jest jakoś zaprawionym kierowcą. I nawet nie wiem, czy to logistycznie nie było tak lepiej po prostu. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczyłem. Pogoda jak na razie spoko, wieje trochę. No a dzisiaj w ogóle gdzieś się po 8 ten wyzbierałem z domu. Jadę do kolegi, który tutaj będzie robił przy babce, i stąd już dokładnie to samo to miejsce. I stąd już widziałem radiowóz. I stoi policjant na środku i mówi, że akcja trzeźwy poranek i że proszę dmuchać. A nie chciało mi się już chłopów tłumaczyć, że w ogóle nie ma coś takiego jak rutynowa kontrola trzeźwości, tak samo jak nie ma rutynowego legitymowania. Ale nie, dobrze. Dobrze, niech stoją, niech kontrolują, bo pijanych kierowców należy po prostu utylizować z ruchu drogowego. A teraz jeszcze lepiej, bo tam widziałem, że wasz prezydent Duda podpisał, że będzie kierowca utylizowany z ruchu razem z samochodem. Chociaż samochód niczemu nie winny, ale kara finansowa to będzie przemawiało. To będzie przemawiało, myślę, do świadomości i rozumu. Powinno przynajmniej. A to urządzenie, co jedziemy, to kiedyś co byłem w Tomaszowie, to przywieźli go tu pod Jarosław, wiesz? Mm-hmm. No, tropem wilka jedzie ciężarówką, kurwa. No, a kto wie, czy jeszcze trochę, to nie będę tam siedział po drugiej stronie. Tu już jak na platformie, kurwa. Ta, w poszukiwaniu węglowodorów aromatycznych. Och, tutaj będzie kopane. Toruń, CT. No. Tu chyba troszkę jest agregatów prądotwórczych. Ciasnota sakramentalna. Rzeczywiście, krucyfiks. No, tam taki dźwig, ja gaszę tą kamerę. No, tutaj troszkę agregaciki prądotwórcze mają, nie? Fajne. Tam jakieś normalnie stacja zarządzania. A tutaj, kurczę, ta wiertnia cała na naczepie, tak? Ciekawa rzecz. No w sumie nigdy czegoś takiego nie widziałem. Poszukiwania. I dewastacja. Dźwig. No, działają. O, widać co tam. No, jest kawałek tamtego. Tej przyczepy, tam w ogóle jakaś baza sterowania tym, jakieś normalnie komputery i inne sterowniki. Grabownica Starzyńska. Grabownica Starzyńska, jakie tu jeszcze można było znaleźć, można zobaczyć rzeczy, bo wszystko w Gorlicach to już zaorane jest i koło Gorlic. O, tutaj jeszcze jakieś takie pozostałości przemysłu naftowego. No, rurociągi tam w las. No, a tu nie wiem, czy nie widać, ale tu będzie ciekawostka, bo jesteśmy na południowym wschodzie Polski i tutaj będzie magazyn gazu z Norwegii. Nie. Podziemny magazyn Strachocina. Strachocina, podziemny magazyn gazu. Tam się... O, się schowało. I jadymy, zobaczymy, co to tam będzie. To co to na razie grajdowy taki.
grej doły, ale że to w ogóle ten magazyn jest tak w ziemi, ten gaz jest zmagazynowany, że to nie żadne zbiorniki. Tu idzie z Ukrainy tędy, wiesz, ta wycinka. Ale ciekawostki, no ale górka jest sroga. Ale maniek idzie, nic się tam nie pyta. Tu jest następna właśnie, tu wszystko patrzy. Inne niebezpieczeństwo. Ho. Tam wszystko blask, kurwa, ulice są dojazdowe drogi. Aha. Tu jest stara kancelaria jeszcze, kurwa. No ciekawostka. A widzisz, w lesie patrz, ulice macie. Aha. Tutaj rury, tam następne. No to generalnie góra naszpikowana gazem. Gazem. No, ale to... Tam tu wszystko, kurwa, przepopownie. Tu jest początek zbiorników. Aha. Tam wszystko. Teren górniczy. Ha. Ale to ciekawe w sumie. A nie bym po prostu, by mi do głowy nie przyszło, że coś takiego istnieje w taki sposób zrobione. Ale numer. Wszystko się ciągnie na szczyt, bo wszystkie po całym terytorium patrzy, wszystko z gazu. Mm-hmm. To tu się chyba cygarów nie poli. Pali się, kurwa, pali się. No, tam następne. A ciekawe, ale to ja sobie w internetach poczytam, o ile to w ogóle się będzie można gdzieś dowiedzieć. A pewnie. Jaki to, ile to tutaj tego jaka to pojemność miliardy, jest. Miliardy, kurwa, metrów sześciennych. No, a teraz jeżdżamy, kurwa, tutaj do tego i tu jest, kurwa, całe. Ja się chciał, kurwa, z jeszcze jedną kurwą Norwegii, kurwa, skończyć pukanką, to jest to. O. Proszę. Gaz z Norwegii schowany w Polsce w górze. I to jest wszystko stąd do Świnoujścia. Tutaj jest cały terminal. Dokładnie. Ciekawostka. Ciekawe, czy jak to wrzucę do internetu, czy mi nie zdejmą. To wszystko, kurwa, widzisz te słupy? No. To wszystko na Ukrainę, kurwa, wszystko oznaczone, bo te rurociągi idą, kurwa, odprowadzenie na Słowację. Aha. A tutaj idzie, kurwa, to, widzisz te żółte? Tak. To tu idzie na Norwegię, kurwa, wszystkie te rury, tu jest wejście. Aha, teren budowy, aha, to, czyli to kierunek Norwegia. Tam Słowacja. No, ciekawe, tutaj takie tablice, gazociąg. Na Pogórska Wola, kurwa. Tu jest do Tarnowa, kurwa, i tam są przepopownie już dalej. No. Aha. Zobacz, nie ma żadnej duszy. No, ale to jest na pewno dobrze dozorowane. Kurwa. Czujniki na siatkach. Czarne u góry. No. No, to jest dobrze pilnowane. Kamer, patrz, kurwa, na Bucuna. Ciekawostka. Plac budowy był taki, że kurwa. Wyodgradzane. Dyrekcja. Zasieki, kamery. Znaczy nie, to się chyba drut żyletkowy nazywa, tak. Czy jakoś tak. Czy jeszcze jakaś inna jest nazwa, której nie jest. Jest jakaś, no. Kurwa, potocznie. I biuro. To wszystko kiedyś w planach będzie dalszy ciąg zbudowany. No, to wiesz, to wszystko, kurwa, jest. No, ciekawostka. I takie oto okoliczności przyrody. Pijemy piwo z kolegą. I pani się wcale nie obraża, że trzeba piwo zagrzać. I nie mówi, że się jej nie chce. Tylko wszystko jest ok. Tak dla mnie miejsca postoju pojazdów w ogóle sprawa ciekawa. Tutaj właśnie tropiciel uskuteczniał praktyki, uczęszczając do technikum leśnego. Aż zajdę tutaj kawałek zobaczyć, jak to było. Tylko tutaj była wiata taka, gdzie można się tam było
generalnie ognicho zrobić i schować przed jakimiś tam warunkami niekorzystnymi. Jest szkółeczka w Starym Sączu. Chałupka jak stała, tak stoi. Bajoro jak było, tak jest. No, o, bramę sobie taką zafundowali, przesuwaną, co nie było. No. Także zaraz jedziemy pod technikum leśne i może pod internat. No, ale a lat minęło, kupę. No, tropiciele. Powiem wam, że chyba trochę sypnęło. Babka to takiego śniegu chyba jeszcze w życiu nie widziała, przynajmniej za, że tak powiem, mojego użytkowania. Może być stąd w ogóle wesoło wyjechać. No ale nic, idę odkopać. No to tropiciele, akcja. Babka dzisiaj przeszła chrzest terenowy, jeszcze takiego śniegu nie widziała. Z koleżką jedziemy właśnie tutaj do Wysowej. No i żeby wyjechać, trzeba było założyć łańcuch na ośkę. No ja pierdolę, co to się wydarzyło. No zobaczymy, co tam będzie dalej. No ale jest chrzest bojowy dzisiaj. Ja też takimi zimami to już chwilę dość nie jeździłem, bo tam u nas pusta w Angerze. To tak za bardzo to się takie rzeczy nie dzieją. No ale nic, jadymy. Apokalipsy pogodowej, normalnie dzień drugi. O. No, ładnie, naczepało śniegu. Coś jeszcze dosypało przez noc. Nie jakoś dużo, ale tak sypie, sypie i usypie. No. Ale drogi są w stanie lekko półśrednim w mieście. O. Finlandia normalnie. Północna i odcinek specjalny. No, nieźle. Także takie rzeczy idę załatwiać dalej. Tematy. Ratusz, Urząd Miasta. Bu. No, i zleciało. 2 tygodnie. Na lotnisku, odprawione, bagaże załadowane pod sam kor. Plecak sprawdzony na kontroli bezpieczeństwa, jak zwykle. Przejebane wszystko. Po kolei. No. I do pracy, rodacy, skończyło się. Taka sytuacja na lotnisku, tam coś się turla, jakiś gulasz. No, także nie ma co truć, objechane i do następnego razu.